No po kolegę z Australii zadzwonimy. On przyjdzie, kurwa, spodnie zdejmie i będzie. Jajka rozjebie. Dobra. Jestem jeszcze za młody, żeby umierać. Dajcie mi spokój. Znaczy, o nie. Na szczęście nie umieram, hehe, ale wiadomo. Różnie to mogło być. O nie. Nieuzbrojony, co? Dlaczego dostałem taki fajny punkt umiejętności? Halo, co to ma znaczyć? No nie wiem, może za zabijanie kluczem wrogów. Może być. No widzisz, kurde, no i widzisz. Widzisz, ma. Umiesz tak? No nie umiesz. Nie no, umiesz. Dobra, znalazłeś tego Grain Draila? Czekaj, chwila, moment, bo tu muszę wybić panów. Wypierdalać, proszę mi stąd iść, no kurde, nikt was nie lubi. Ale dobra, bo widzę, że jesteś na dobrym tropie, więc GG. O! Ej, znowu wywaliło mnie. No nie! Nożesz kurwa ja pierdolę. Moi drodzy, udało się, nadrobione. Jej, udało się. Mam nadzieję, że teraz nic nie będzie stawało nam na przeszkodzie, prawda? Prawda. No nadrobione niestety z... Tym razem hejterzy zhakowali mi PS3 i moje PS3 się skraszowało. No. No kurwa. I widzicie smutek, kurde. Smutek, złość, generalnie zrezygnowanie. Załamanie nerwowe. No a wiecie, że mnie PS3 akurat bardzo lubią. Bardzo lubię tę konsolę i ta konsola też bardzo lubi mnie. Dokładnie. No, wiecie, to nie wygląda. Jest... To trzeba właśnie tym bardziej... ubolewać nad tym, bo PS3, skoro lubią Seba, a Seba lubi PS3, no to no kurwa, tak nie można. To nie jest normalne, to jest patologia, jeżeli tak się dzieje. A kocham tak bardzo PS3, że mam aż 4 i tylko jedna jest w pełni sprawna. Weź tak pokochaj PS4 na przykład i kup sobie 3 na przykład PS4. A wiesz co, a ja będę kupował drugą, bo właśnie kolega ma PS4 z zepsutym dyskiem i za 100 mi sprzeda, więc to jest akurat dobry deal. O. No, więc ja kupię więc sobie... Więc PS4 dostanie dodatkowe miejsce w twoim serduszku. Co? No, PS Vity mam 2 teoretycznie, bo mam PS TV. Więc... Dobra, ja bardzo już jestem. Dobrze. Ja już jestem, ty widzę też akurat dojeżdżasz. Okej, okay, ja sobie już odblokuję. Czekaj, ja pana wojny, a ty granatnik. O. Zium! Nie spadłeś, prawda? Nie spadłem. Uf, myślałem, że ty tylko... spadłeś. Zajebiście. No i teraz to można. Granatnik plazmowy. No i zajebiście. Czy to jest dobra broń, ten granatnik plazmowy? Znaczy, granatnik plazmowy i pan wojny to są 2 najlepsze bronie w grze, natomiast ja akurat preferuję pana wojny. Broń swojej Pana prawicy. Wojny. Broń swojej prawicy. Dobra, bronię prawicy. Broń prawicy, bo prawicy ci atakują lewaki. Dobrze. Wypad z baru, pajace! Wypierdalać! Wypierdalaj, ale was 20, dojadę teraz, 20. Kurde. Wypierdalaj, 20. 20, 20. Wypierdalaj. Oj. Dobra, już się tepam do bazy, bo tylko szybko chciałem ogarnąć nową broń. Już ci pomagam. Z mojej strony na razie nic nie idzie. Na razie. Au, jak z twojej strony nic kurwa nie idzie? To chyba złe strony. Chyba złą stronę, że się obrał, bo tu kurwa jesteś oblężony. Twoja prawica jest oblężona, zawsze patrz na mapie. Złą stronę, żeś wziął, no chodź tu! Idę! A bo dobra, bo ty tam jesteś, dobra, bo ja myślałem, że to tutaj, kurde. Aj! Broń szybko swojej strony. Co ty robisz? Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Tu jestem. O, do widzenia państwu, dobra. Tego rozwal zanim dojdzie do bazy, bo on wybucha, ja ci mówię, on wybucha, o, dobra. Co tu się dzieje, proszę państwa, co to za atak hejterów? Jakie dymy. Kurwa, jak, no właśnie, jakie dymy. Co oni nam robią? Chcieliśmy dymy, to mamy dymy. Pamiętaj, żeby Gruvitrona używać na tych stateczkach czy coś. Mm-hmm. Zawsze używaj Gruvitrona, to ich zatrzymuje tak to. Dobra, nice. Punkt kontrolny.
Dobra, punkt kontrolny, czyli jak wyjebie nam internet znowu, to od tego momentu będziemy kontynuować, nice. Ale miejmy nadzieję, że nas nie wyjebie, bo będziemy bardzo źli. Będziemy bardzo źli, oj bardzo źli. Dobrze, zobacz, mamy 28 tysięcy. Weź nakupuj czegoś. Właśnie kupuję. Kupuj, kupuj. Nakupuj se gier na PS5. Za którego tak, nawet jeszcze nie mam. Za tak 20 tysięcy, no to nie wiem. Na 5 gier chyba wystarczy, nie? Pewnie. Jeszcze jak. A kurwa. Dedłem w ogóle. Jestem idiotą. Nie, czemu? A, bo wiesz, świat jest taki smutny. Świat jest okropny. To się zajebałem. Dobra, słuchaj, to mamy praktycznie wszystkie bronie. Tylko jeszcze jednej nie mamy, ja ją ogarnę. Właśnie, jak się tam do góry dostać, do tego? O, chodź, pokażę ci. Chodź, pokażemy. Pokazuję i objaśnimy. A, kurwa, jak razem powiedzieli. Dobra. Tędy, o! Czekaj. Czekaj chwilę, bo tu widzę jakieś te cele swingshotowe. A, już wiem, jak się tam dostać. Dobra, musimy przejść tędy. I patrz, ty masz swingshota. Oj, poleciał tam. Dobra, to ja tam pójdę, ale w każdym razie tu z boku są swingshotowe cele. I tu się idzie do zasobnika z bronią. Dobra, to jako, że tak się stchórzyłeś i sobie poleciałeś, kurwa, grind railem, frajerze. Ale ja tego nie planowałem. No tak. No tak. No to proszę pana, za karę idziesz rozpierdalać prawą rozdzielnię. Dobrze. No. O kurde. No ja się nim zajmę, spokojnie. Tam już leci jakiś. O, jakiś czołg będzie szedł. Ale dobra, idź rozpierdalaj im tą rozdzielnię. Ja sobie tu poradzę na bazie. Spokojnie. No dobra. Już poznałem, że czołg, bo ta kamera tak, o, widzisz. Wypuszczają, kurwa, pudziana z klatki. Idzie z popkiem walczyć. Lecimy na rozdzielnię. Au, głowa w betoniarce. A tam u ciebie to się chyba nimi te wieżyczki zajmą, bo ty żeś se kurwa tego nakupował, myślę. Proszę, wypadł z baru, bo ja chciałbym przyjść dalej, tak tylko chciałbym polecieć i zniszczyć to i owo. Dziękuję. Ej, ale co to ma być? Co ty kurwa robisz? Ja ci mówiłem, żebyś bronił swojej... Znaczy, żebyś rozjebał prawicową rozdzielnię, a ty rozpierdalasz lewicową. Dlaczego ty moją rozdzielnię rozpierdalasz? Co ty sobie wyobrażasz? Wiesz co, bo na tę chwilę niestety mi się poglądy bardzo szybko zmieniły. O nie! Tak nie wolno, o nie. Ja sobie to kurwa zapamiętam. Tak się akurat idealnie składa, że następny poziom jest najtrudniejszym poziomem w grze. To będziesz się fajnie bawił. Z lewicą. Bez twojego sojusznika. O. Tak, no i wypierdalaj stąd. No i wypierdalaj, bo ludzie chcą tutaj zjeść. No. Czekaj, tu już widzimy pana kolegę, który jest bardzo nabuzowany. Chyba ząbki mu się nudzą. To ja idę do tej Proszę drugiej. Stąd. Ja idę do tej drugiej rozdzielni w takim razie. Dobrze. Fuck. Jak widzicie, nasze przygody w Let's Playach są bardzo, bardzo ciekawe. Dokładnie. Jeżeli jeszcze nie umarliście z cringe'u, to dajcie nam znać, czy mamy też zrobić 4 za jednego. O, najlepszą grę przecież. Hatfu. O ile Nie polski gamerze 17? Nie, ale serio, na 4 za jednego to serio moim zdaniem hatfu. Ze względu na to, że to jest gra... Znaczy, powiem tak. Właśnie największym przekleństwem tej gry jest to, że ona jest taka długa i... No bo jest po prostu strasznie nudna, no nie ukrywajmy, ja... Czy gram z kimś, czy gram samemu, to strasznie mnie nudziła zawsze ta gra. No. Niestety. Ja w ogóle odłączam już internet po prawej. O, odłączymy. To mi zaraz będzie odłączony, hehe. No i widzicie, jaki teamwork? Dream team normalnie.
No Dream Team. Ja sobie z tym czołgiem poradzę, spokojnie, ja tutaj wpierdol to ja... Się, wiesz, on się już nabuzował na ciebie. No to spokojnie, ja wpierdol mu spuszczę. On właśnie tego chce bardzo, on mówi, dawaj już teraz, klepiemy się. No tak, dobra, to już będziemy w takim razie się teleportować do bazy i jedziemy pod Witawę, albo jakieś inne Kolumba. O tak. Pozdro dla kumaty. Pozdro dla kumaty. No lepiej to ten. O, czekaj, dawaj. Ojoj. Dałeś dupy, koleżko. A ty dalej im tego internetu nie odłączyłeś? Już odłączam. To dobrze. Niestety byłem trochę zajęty przez pewien stateczek, który stwierdził, że mi uprzykrzy życie, ale... O kurwa. No. Punkt kontrolny, zajebiście. Jej, jak nam wywali, to... To odtąd. No, nie zajebiście. Ale miejmy nadzieję, że nam nie wywali. Mam nadzieję, że internet nam nie zrobi Marcina Dubiela i prank, bro. Dobrze. Dobrze. To w takim razie chodź do bazy, obronimy bazę i spierdalamy. Dokładnie. I spierdalamy im... Na ryj. Dostawcę internetu rozwalić, o. Jestem w bazie. Odłączyliśmy internet i będziemy dostawcę internetu pokonywać zaraz. Dobra, czekaj. Gdzie ty żeś polas? A chodź mi z tym czołgiem, w sumie pomożesz. Dobra, pomagam. Pana ty po. Tam na dole jest. Kurde. Po tej stronie jesteś, dobra. Wypierdalaj, 20. Wypierdalaj, 20. No i nara, kurwa. Jebudu. Jabadabadu. Spierdalalaladu. To lecimy dalej w takim razie. Co tutaj na nas dalej będzie czekać? No musimy iść do centrum dowodzenia tego całego, co jest na środku. Nie wiem, czy widzisz takie czerwone. Widzę. Taki czerwony prostokącik. Lub kwadracik, jak chcemy sobie to nazwać. Nie wiem, dla jednych to będzie prostokąt, dla drugich kwadrat, no nie? No tutaj, nie? Oj, kurde, nie trafiłem. Ale gdzie cię wywiało? Łocie panie. Łocie panie. Tu. Dawaj. Dobra. Idziemy. Czekaj. Panie kapitanie! No pierdolać! O Jezu, ale grubo. O kurwa. To pamiętaj. Mamy amunicję, zajebiście. To ty bierz lewą, ja biorę prawą w takim razie. Bo tutaj trzeba po jednej i po drugiej stronie wyłączyć chyba jakieś tam zasilanie. Dobrze. No i kurwa, co wymyśleliście, hejterzy, że co? Że będziecie nam kurwa do bazy wparowywać? Co? Właśnie, co wymyśleliście, kurde. Tak myśleliście, że co, że że nas terroryzujecie, tak? No to patrzcie teraz kurwa na to, jaki wpierdol dostaniecie. I się skończy Dzień Dziecka, już się skończył. Nie ma no bazy. No dla co po niektórych już się skończył Dzień Dziecka? No, nie ma internetu. Nie no ma. I nie będzie, kurde, grania w Tibie na kodach. Bierz drugą stronę. Oj. Dara, lecę. No tam jest, mówię, chyba jakiś przełącznik na końcu czy coś. O kurwa, ten. Z bombą typ. Oj, panowie, wy tutaj grabicie sobie ładnie, równo. No. Dobrze, ja wyłączyłem, także idę aj! Tutaj do ciebie. Ale się na mnie rzucił, spuwiel. O kurde, dedłeś. To dawaj szybko, ja się tutaj nimi zajmę, dawaj szybko wracaj, to będziesz czynił honory jak zawsze. O, i zajebiście. I mnie kurde wziął, skurwiel. O, ty, zobacz, kto nas tutaj odwiedził. O nie! Ej, zrób tak jak ja, patrz. Postaw doppelbangery wszystkie. Mówię ci, zrób okay. Tak. Postaw wszystkie doppelbangery jakie masz, z Urkona weź. Mhm. I lagujemy grę. O tak.
Znaczy, nie wiem, czy to będzie takie... O kurwa, ale wszystkie doppelbangery kłaść, te wieżyczki, raczety, jak masz jakieś. Mi się już skończyły, a, to no co mogłem, to dałem. Bo my raz właśnie z Pixelem na tej zasadzie zlagowaliśmy grę, że wszystko, co się da położyć, te bronie, to położyliśmy. I bardzo dobrze, kurde. No i dawaj. Nie ma. Yeah. Nie ma internetu. Nie ma internetu, nie ma neostrady i co teraz będzie, kurde, nie będzie TV, nie będzie Metina, nie będzie żadnych innych tego typu rzeczy, no. Tylko będzie pasztet zajebisty. Właśnie, wracamy do ery internetu na modem. I koniec, kurwa. Zabawy. Będzie, babciu, ten pasztet jest zajebisty! Dobrze. Zatem... O nie, zjebałem, bo ja do bazy się cofnę. A właśnie, no do bazy powinniśmy się cofnąć. No ja zjebałem, bo ja poszedłem tam. Więc teraz będziemy robić to, co zawsze w bazie, czyli rozpoczynać sekwencję restartu, bo to jest jeszcze poziom, który działa na tej samej zasadzie co poprzedni, ale nie zaczynaj tego jeszcze, bo chyba dobrym pomysłem będzie, jeżeli nakupujemy sobie wieżyczek, ale ty masz chyba już maksymalnie wieżyczki, tak. No. Dobra, to ja sobie nakupuję troszeczkę. To już rozpoczynaj. Moja to lewica. Co, zaczynamy. Tak, moja lewica, twoja prawica. Zaczynamy. Tylko ostrzegam cię, że może być właśnie ciężko, więc pamiętaj, obierz taką strategię na rozwalanie tych wszystkich statków, o jakiej ci mówiłem, co nie? Mhm. No, będzie najlepiej. Dobra. Nie budu. Zniszczyć ich! Zniszczyć ich! Jak ci się podoba Steward Zurgo jako złoczyńca? Bardzo dobrze. Tak? Podoba ci się? Bo ludzie hejtują bardzo. Dlaczego ludzie mają hejtować kogoś, kto jest... brzmi jak Krzysztof Gonciarz? A kurwa, ktoś tu flaszkę wygrał. Ktoś tu flaszkę wygrał. No mówię, tak jakoś kurde skojarzyłem sobie ten głos. Tak, jakoś skojarzyłem sobie, jak tak pomyślałem przez chwilę, mówię, ty, no kurde, Krzysztof Gonciarz, no, to najbardziej pasuje w sumie. No, to jest Gonciarz. Kurde, zajebiście. Ale szczerze, czego by nie mówić o Gonciarzu, w załodze Q naprawdę zajebiście odegrał tę rolę, bo... Co jak co, Steward Zurgo, może to jest śmieciowa postać. No, nie ukrywajmy, jest to śmieciowa postać, ale... Mhm. Gonciarz go, kurde, dobrze zagrał. W ogóle, poza Ratchetem i Clankiem, to gry Ratcheta mają naprawdę spoko polski dubbing. W sumie racja. Nie wiem, co ty sądzisz, bo ty chyba pierwszy raz w sumie grasz w Ratcheta, który ma polski dubbing inny niż Reboot i Nexus, bo w Reboocie i w Nexusie jest już inny aktor do Ratcheta i Clanka. W załodze Q grał Ratcheta Malaikat i Clanka Kryszak. A potem była zamiana obsady w Nexusie. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o moje zdanie, no to zajebisty dubbing w załodze Q. Nie mam do czego się przyczepić. No ja mówię, ja jedyne co to mi się nie podoba głos Ratcheta i Clanka. Znaczy Clank jeszcze spoko, ale Ratcheta mi się akurat nie podoba. Zdecydowanie bardziej wolę ten, bodajże to jest pan Cybulski, który go dubbinguje. Zdecydowanie bardziej podoba mi się on jako Ratchet. Natomiast jak chodzi o Clanka, to pan Kryszak mi się bardziej podoba niż ten aktor, który tam grał w Nexusie. To nie pamiętam akurat, kto grał. Ale jak chodzi o Quarka, czy kurwa Zurgo, czy kogoś tutaj, czy komputer nawet, czy cokolwiek w ogóle, jakiekolwiek poboczne postacie, drugoplanowe, trzecioplanowe, to jest zajebiście. No i elegancko. No. Kurde. Bo to jest druga spolszczona gra Ratcheta. Pierwsza to właśnie 4 za 1 było i pamiętam, jak jarałem się, że wreszcie po polsku zagram w Ratcheta i Clanka. Ło. No. A potem było zdziwienie. Nie, mi się akurat podobał ten dubbing nawet. Tylko mówię, no zgodzę się z tym, że głos do Ratcheta taki średnio dobrany. Okej. Okay. Ale i tak wiadomo, że najlepsza gra to jest Reboot. Bez dwóch zdań. A poczekaj, zobaczę, co będę mówił o Rift Apart, bo...
Rift Apart słyszałem, że ludzie albo kochają tą grę, albo jej nienawidzą. To będzie ciekawe, jak ja w to zagram. O, na czołg pamiętaj, co ci mówiłem. Mhm. Groovitrona od razu i ten. I tego z bombą. Rozwal tego z bombą od razu. Nie daj mu przejść. Dobra. Dobra, czołg po mojej stronie już praktycznie wącha kwiatuszki od dołu. Okej. Okay. Ja też już mam komplet wieżyczek prawie. Pewnie jednej mi brakuje. Pomóc ci z tym czołgiem, czy dasz sobie radę? Tak, możesz pomóc, bo mi powoli się tutaj kończy amunicja. Ej stary, ale stawię Groovitrona co chwilę. Możesz co chwilę stawiać, jak tylko się skończy. O, mówię, zajebiście. No na czołgi ciągle spam Groovitronem, ciągle. Uff. No i kolejny poziom za nami, także GG. Zajebiście. I kolejny perfect run, bo przypomnę, że wszystkie generatory zostały ocalone. Więc pewnie będziesz miał biedaku awans, hehe. No zajebiście, podoba mi się to. Ktoś nadaje sygnał SOS w pobliżu pańskiej pozycji! Obywatel w potrzebie, tak? Myślę, że znajdziemy chwilę, by naprawić jeszcze jedną krzywdę, zanim powrócimy na statek. Prześlij współrzędne. Szybkie przejście, nowicjusz Proteusz, obrońca Proteusza 7. No, tak się ta planeta nazywa, Proteusz 7. Ogranicznik broni. Tryb wielkich głów odblokowano. Ty, zobacz, wszystko nam się udało. Wyzwanie czasowe, ukończenie poziomu i generatory. No tak. Perfect run, zajebiście. Bardzo dobrze. To będziesz miał awans kolejny. Yeah! Refineria Korgon. Jeden Grungoid może zniszczyć generator kilkoma uderzeniami. Jak groźnie. A ja mam zbieraj złote śrubki i kupuj za nie przedmioty specjalne. To już mniej groźne chyba. Jakże się cieszę, że was widzę. Siedzę tu od rana. Nie wiecie czasem, jak naprawić to ustrojstwo? Zdaje się, że obluzowała się cewka fuzyjna. Powinno zadziałać. Spróbuj odpalić. Działa. Dziękuję, przyjacielu. Nie ma sprawy. Zaraz. Jesteś tu od rana? Przecież przed chwilą widzieliśmy cię na pokładzie Feniksa. Feniks? A co to Feniks? Wszyscy do statku, szybko! Ojoj, jakieś dymy. Statek kosmiczny Feniks 2. Proszę państwa, jakieś dymy tutaj są. No, to nie było planowane. Albo Plumber, zwany również jako hydraulik czy mechanik, ma rozdwojenie jaźni. Znaczy mi się wydaje, że on może mieć rozdwojenie jaźni, aczkolwiek no, może mieć i rację. Nie wiemy, co w jego bani siedzi. Zobaczymy. Oj. Oj. Oj, oj. Niedobrze. I teraz roboty jeszcze nas atakują. Ale chyba awans możesz odebrać, to dawaj odbierz ten awans sobie najpierw. 48 śrubek, ale bida. A tamten to niech wypierdala z tym, żeby udać brak na most. Dostępnych awansów dla załogiku, medale do nas. Aha, czyli rangi 1. Dobra, czyli nie ma awansu, no dobra. Dawaj. Czemu nas tutaj atakujecie? Dajcie nam spokój, dajcie nam żyć. Dajcie nam normalnie żyć, właśnie. Witajcie, niemoty! Zapewne już zorientowaliście się, że pod tym przebraniem kryje się ja! Steward Zurgo! Najprzebieglejszy arcyłotr we wszechświecie! Co? Zdziwko was chapło? Plujecie sobie w brodę, bo nie zauważyliście, że cały czas mieliście mnie pod nosem? Te wszystkie inwazje miały nas zmusić do opuszczenia statku. Coś ty tu wyprawiał, Zurgo! O, tylko szukałem tego! Klucza dostępu do galaktycznej sieci pogodowej Głąb!
Faktycznie. Na moje polecenie mózgowcy z sali wiedzy wbudowali go w sieć obronną. Dlatego podczas moich gospodarskich wizyt zawsze była świetna pogoda. Za publiczne pieniądze kazałeś przerobić system obrony na maszynkę do sterowania pogodą? Zgadza się. A kiedy wy byliście zajęci wieżami, ja wczytałem do systemu wirusa, który pozwolił mi przejąć kontrolę nad całym systemem. Dzięki, że odwaliliście za mnie całą robotę, obfermy. Ale zanim przekręcę klucz i pogrążę cały sektor w chaosie, wytnę jeszcze jeden mały, wredny numerek. Dziękujemy za kontakt z siłami Polaris. Jeśli jest to nagły przypadek lub inwazja, naciśnij symbol funta. Zostaw wiadomość. Tak, mówi Kopernikus L. Quark. Użyję swojego systemu pogodowego, by pogrążyć galaktykę w chaosie. A wszystko dlatego, że jestem nadętym, narcystycznym bufonem. Żeby mnie powstrzymać, musicie mnie zabić. Średnik, zamknąć nawias. Nara! O, i jeszcze news na odchodne. Skakowałem wam statek. Bawcie się dobrze! Witajcie, nieudacznicy! Jak wam się podoba wasz statek w nowym wcieleniu? Użyłem protokołu Versaheksowego, żeby przejąć nad nim kontrolę! Drobnostka! Mam dla was niespodziankę! Przyjemną melodyjkę, która umili wam czas na pokładzie Feniksa! Bez obaw na pewno nie dostaniecie od niej choć okwiku! Chłopak, nie czuję się najlepiej! Chyba złapałem jakiegoś... Słuchaj, co leci! Proszę państwa, Krzysztof Gonciarz nas strollował i puścił nam trollololo. Nie mówiłem, nie mówiliśmy tego jeszcze, ale w sumie po tym chyba poznacie, że ta gra wyszła w 2012. Dobra, to nie było takie śmieszne aż tak jak pierwszy raz to grałem, ale dobra. Proszę państwa, także Michał, czyń honory, odpalaj kompa. Dlatego właśnie, jak pewnie widzicie, mamy dostępną nową planetę, czyli Ebaro, burza śnieżna. Znaczy nowy poziom bardziej. Będziemy wracać na Ebaro, ponieważ tam się zrobiły dymy z systemem pogodowym i będziemy musieli go naprawić. Misja w ogóle w inny sposób działa niż poprzednie, ale o tym ja tutaj, przewodnik po załodze Q, omówię to już później.